ciekawi nas przyszłość. Od tysięcy lat biegniemy, zdeterminowani, by zobaczyć to, co będzie. Bez zatrzymania, bez opamiętania, maniakalnie zapatrzeni w postęp. Ale w końcu musimy się zatrzymać. Musimy zdać sobie sprawę, że nie uciekniemy od naszej przeszłości. Musimy się z nią pogodzić. Bóg umieścił głowę człowieka na szyi, by ten mógł obejrzeć się za siebie i zobaczyć to, co było. Przyjrzyjmy się przeszłości, żeby móc dalej iść w przyszłość.